Cześć, tu Liściasta, witajcie na kanale Gry Babskim Okiem. Wracamy do Valheim i po pierwsze, ledwie wczoraj nagrałam film, był update poprawiający tłumaczenie gry, więc nie mamy już, nie wiem, greylingów, tylko mamy mroczniaki, nie mamy już boar i piggy, tylko mamy dziki i bodajże prosiaki. Dzik kocha cię, nie ma już boar, kocha cię. I prosiaki, proszę bardzo, zamiast warchlaki, no ale mogą być prosiaki. A po drugie, jestem kretynką, ale taką kurczę w kratkę malowaną kretynką, ponieważ kompletnie zignorowałam jedną opcję włóczni. I jest po temu powód, po pierwsze dlatego, tak mi się wydawało, że kurczę włócznie to powinno się móc rzucać. Ale nie mogłam znaleźć klawisza, którym się to robi. Oczywiście nie poszukałam nigdzie. A nie mogłam znaleźć klawisza, dlatego że włócznią rzuca się moim najmniej ulubionym klawiszem, znaczy przyciskiem na myszy, czyli środkowym. Proszę bardzo. Włócznie się bardzo pięknie rzuca. No i dlatego nie znalazłam tej opcji, bo nie szukałam tam. Nie chciałam, nie lubię przyciskać środkowego klawisza myszy w walce. I to z tego, co zostałam poinformowana, podnosi obrażenia włóczni, że jak się tak nią rzuci, jak się nią tak miotnie solidnie, to zadaje większe obrażenia, natomiast nie można sobie przycelować. Wciskasz ten prawy klawisz i postać robi zamach i po prostu rzuca włócznią. I tutaj chybiłam. Nie można sobie przycelować. Nie ma takiego momentu na zastanowienie. Trzeba sobie celować od razu. Kolejna kwestia jest taka, że nie ma co czekać. Trzeba iść i zabić tego kurczę elektrycznego jelenia, bo musimy wejść do epoki brązu i nie ma się co tutaj certolić. Ale w tym celu ja sobie muszę zrobić trochę strzałek. Widzicie, mam startowe kamienie tutaj i w zasadzie bardzo niedaleko od mojego domu, w tamtym kierunku jest ołtarz do przywoływania, więc w ogóle bardzo blisko, nie muszę daleko chodzić. Ale muszę sobie zrobić trochę strzał. Więc muszę nazbierać trochę drewna, bo akurat drewno przez to całe budowanie ostatnio mi wyszło. Mogę sobie już zrobić dwa przedmioty, które w zasadzie gra przewiduje, żeby sobie zrobić po zabiciu pierwszego bossa. Mianowicie mogę sobie zrobić młot, znaczy jeleniomiot to się nazywa po naszemu, czyli Stackbreakera. I uczymy się planów na Stackbreakera w momencie, w którym zdobywamy drewno rdzeniowe, a myśmy poszli i zdobyli drewno rdzeniowe przed czasem. I mogę sobie zrobić płaszcz ze skóry jelenia, który wymaga z kolei kości, zaraz, żeby mi się to na głowę nie zwaliło, który wymaga kości. Kości dostajemy ze szkieletów, które też głównie pojawiają się w kryptach, są szkielety na bagnach, są szkielety w mrocznym lesie, znaczy w czarnym lesie. Po pierwsze, do mnie jeden szkielet przyszedł tak sam z siebie jakiś czas temu, a po drugie byliśmy w mrocznym lesie i nawet zabiłam tam szkieleta, natomiast głównie dostałam kości stąd, że pozbierałam łupy, które wypadły z wrogów, którzy pozabijali się nawzajem. Czyli były to szkielety i mroczne krasnoludy, czy szare krasnoludy. Także mogłabym sobie już zrobić ten nieszczęsny jeleniomiot. Tutaj proszę bardzo, mamy przepis na to. Potrzeba 5 trofeów jelenia, 20 kawałków drewna rdzeniowego i dwa skrawki skóry. Ale sobie go jeszcze nie zrobię, pójdę tam na tego jelenia normalnie z łukiem. Tylko co chciałam zrobić? Chciałam sobie zrobić krzemiennych strzał trochę. Mam już trofea jelenia pod 8 slotem, usiądę sobie jeszcze, nie gotuj, tylko siadaj. Mam komfort 5 w tym miejscu, dlatego że położyłam sobie skórę jelenia na podłodze, więc tutaj mi się liczy i schronienie, i ogień, i skóra jelenia, i łóżko tutaj. I mam 12 minut buffa, regeneracja kondycji plus 100, regeneracja życia plus 50, to jest tylko w tej chwili. Jak przestanę odpoczywać, to się skończy. I teraz sobie zeżremy, co mamy najlepszego, a najlepsze są grzyby w połączeniu z mięsem, w połączeniu z pieczonym ogonem Nixy. No to idziemy. Co prawda dzień się kończy, ale to nie szkodzi.
Ołtarz jest tuż obok. W zasadzie mogłabym wezwać tego nieszczęsnego jelenia i potem wrócić do bazy, zbudować sobie coś, jakiś podest za tą, za palisadą i do niego stamtąd strzelać, ale to byłby taki cheese, jak to mawiają anglosasi, że tego nie chcę robić, więc się z nim poganiam. Zobaczymy, przeżyje albo nie przeżyje. Dobra. Jeszcze zaczęło mi padać. Nie, jak mi pada, to ja się z nim nie biję, ponieważ mam debuffa. I niestety to powoduje, że jestem słaba na piorun, a on wali piorunami. Więc nie, poczekamy najlepiej do rana. Poczekamy, aż przestanie padać. Dobrze, jesteśmy gotowi. Fakt jest taki, że podczas walki z tym bossem same z siebie zmieniają się warunki pogodowe, więc możliwe, że ten deszcz i to, jaka była pogoda, nie miało takiego wielkiego znaczenia. Chapnę sobie swoje jedzenie, poczekam, aż mi się zdrowie unormuje, zdrowie mi podrośnie. Mam jeszcze 11. O, proszę pana, nie, nie, nie. A dlaczego ja wzięłam... dlaczego ja wzięłam swoją maczugę? A bo mam ją ze sobą bez sensu. No dobra, no to wzywamy jelenia i pierzemy go. Proszę bardzo, składam ofiarę. Ła! Odbiegniemy sobie kawałek. Wezmę swój łuk do ręki. I on się powinien gdzieś tutaj wysponować. No właśnie. Robi takie rzeczy, skubaniec. Tylko fajnie by było, jakbym ja w niego trafiała. Ała. Już mi tak konkretnie przywalił. Ja w ogóle... Wow. Dobra, pouciekamy sobie trochę przed nim. O, żywica. Poczekam, aż mi trochę zdrowie podrośnie. Poczekam, aż mi trochę podrośnie stamina. Okej. A ten gdzie poleciał? Stąd to ja do ciebie... Nie trafię. Dobra, nie skacz. Wow. W zasadzie powinnam się usuwać, a tak stoję jak głupia. Nie przyzwyczajaj się, kochany. A. Dupa się usunęłam. Ale... Dobrze. Gdzie ty idziesz, ty? Kolego! Uhuhu. No, nie jest to najbardziej zgrabna walka. Dobrze, odzyskaj staminę, on sobie gdzieś poszedł w cholerę. Szału nie ma. Au. Byłoby dobrze, gdybym trafiała. Hui.
Ale zobaczcie, ile ja mam cały czas zdrowia. Za 7. Kochany. Dobra, umrzyj. Niech ja w ciebie trafię. No. Nie była to najlepiej przeprowadzona walka. Lepiej by było, gdybym celowała. No i cudownie. Zdobyłam trofeum. Ty, ten kruk. A tutaj jesteś, kruku. Dzień dobry panu. Zabierz trofeum zapomnianych do kamieni ofiarnych i złóż je w ofierze, aby bogowie byli dla ciebie przychylni. No dobra, daleko nie mam. Kamienie ofiarne są tam. Kamienie ofiarne to ta startowa lokacja. Nie będę ukrywać, nie była to najlepiej przeprowadzona walka. Straszny chaos i jeszcze nie umiem strzelać. W dodatku w ogóle nie umiem strzelać, ale okej. Zabiliśmy jelenia bez większego uszczerbku na zdrowiu. Oczywiście wynika to też trochę z faktu, że mam pełną zbroję skórzaną, która mnie jakoś tam chroniła. No i fakt, że no, nie spieszyłam się z tym pierwszym bossem. Przez to całe budowanie i te tym podobne rzeczy. Nie spieszyłam się z tym bossem. Dobrze, muszę trofeum zapewne włożyć sobie tutaj. A nie, nie muszę. Po prostu dołącz przedmiot. Uhuhu. Ektyr. Zdolność biegania i skakania jest ulepszona. Zużycie kondycji skoku minus 60. Zużycie kondycji biegu minus 60%. I mam taką moc, którą mogę aktywować. Zresztą zaraz, chwila. Nauczymy się tego. A więc ty byłaś moją zgubą. Wyglądasz na tak małą i miękką. Powiedz Odynowi, że może i złamał tę formę, zniszczył tę formę, ale dzicz nigdy nie podda się jego zasadom. A ty czego tutaj? Dobra, ty, kruk. Dzień dobry. Otrzymujesz moc Aiktyra, której możesz użyć w potrzebie, nie którą. A! Twój następny cel żyje w Czarnym Lesie. Udaj się tam, eksploruj ziemię i odkryj ich zagubione skarby i zasoby. Starzec czeka na ciebie. Super. I mamy pierwszy boss za nami. Nie, żebym się bardzo spieszyła, ale pierwszy boss za nami i możemy sobie wreszcie zrobić kill off. A ponieważ możemy sobie wreszcie zrobić kill off, możemy zacząć robić dziury w ziemi. Czy moje dziki mają co jeść? Nie, moje dziki zeżarły wszystko, co było. No trudno. O, wszystkie mi dorosły tak na marginesie. Mamy 5 dorosłych dzików i one się chyba już teraz nie będą rozmnażać. Chyba 5 to jest maksimum, jakie mogę mieć, przynajmniej w tej chwili. Tak jak już mówiłam, nie wiem, czy na to wpływa wielkość zagrody, czy jest to po prostu maksymalna ilość dzików, którą mogę mieć. Mam 5. Rzucimy im malinek. Malinki też jedzą, ale w ten sposób to niczego nie osiągniemy. Macie malinki. O, rzuciły się. No dobrze, i teraz możemy sobie, jak już zabiliśmy tego bossa, możemy sobie wziąć rzeczy potrzebne do zrobienia rozmaitych elementów. Zrobimy sobie stack breakera, czyli zrobimy sobie jeleniomiot, ale do tego potrzebujemy więcej drewna. Zrobimy sobie pelerynę. Pelerynę zrobimy sobie od razu, proszę bardzo. Mamy pelerynę. I kolejną rzecz, którą zrobimy, to kill off z poroża. Mamy kill off, możemy zacząć kopać metal. W bogatym w minerały Czarnym Lesie pod ziemią można znaleźć miedź, a brzegi oceanu wyściełane są pokładami cyny. A teraz idź dalej i zacznij przekopywać ziemię. Super, bardzo chętnie. Chętnie będę przekopywać ziemię, nie tylko jeśli chodzi o metal, ale tak w ogóle. Możliwość robienia dziur ziemi jest bardzo, bardzo cenna. Ja oczywiście zapomniałam, jak głupia, że do tego jeleniomiota potrzebne jest drewno rdzeniowe i mam tutaj moje drewno rdzeniowe.
I muszę wziąć parę łebków. Gdzie są moje łebki? Tu są moje łebki. A chyba potrzebuję pięciu. Tak, 20 kawałków drewna rdzeniowego, 5 łebków i dwie skóry, dwa skrawki skóry. I robimy sobie jeleniomiot. I umieszczę go tutaj. A tę moją nieszczęsną pałkę to ja po prostu odłożę. Na marginesie naprawię sobie, co jest do naprawienia. Odłożę rzeczy, których już nie potrzebuję i idziemy wypróbować nasz nowy młot. Dobrze, nasz jeleniomiot prezentuje się tak. Jest to ciężki młot, dwuręczny, z obszarowym atakiem, który zapewne przydaje się, jeśli jesteśmy atakowani przez dużą ilość wrogów. Dobra, jak on się nam tutaj prezentuje? Jest dwuręczny, jest ciężki, cztery, jest naprawdę ciężki. Siłę parowania na 50 i odrzut na 150. Natomiast dźgnięcie w plecy tylko razy dwa, no bo tak trochę ciężko jest zakraść się za kogoś i znienacka przywalić mu takim wielkim dwuręcznym młotem. Dobrze, zabiliśmy Ektyra, mamy kilof, mamy młot nowy, mamy pelerynę skórzaną i następnym razem pójdziemy szukać metalu. A na razie to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!